Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu mówimy o mapowaniu UV i akurat temat, który chciałem poruszyć, to jest rozcinanie siatki i przypinanie tej siatki podczas jakiegoś takiego bardziej zaawansowanego mapowania. Wiemy już, jak można rozwrapowywać lub też jak rozcinać obiekt ręcznie. Przypomnę może, na czym to polegało. Wstawię może taki obiekt jak Cube. No i teraz w trybie edycji, jeżeli wcisnę przycisk U, to otrzymam oczywiście rozwrapowany obiekt. Nie ma tutaj żadnej magii, działa to po prostu tak jak opowiadaliśmy sobie wcześniej. No i teraz mówiłem, że gdybyśmy chcieli uzyskać osobne rozłożenie wszystkich ścian, to najprostszym i najbardziej pracochłonnym sposobem jest te ściany pozaznaczać i poodsuwać na boki. Jest to tak zwana ręczna robota. No i oczywiście można zrobić tego typu akcje wtedy, kiedy nie mamy tych ścian zbyt wiele. Natomiast jeżeli tych ścian jest dużo, albo na przykład nie mamy czasu, żeby wszystkie przesuwać ręcznie i to jest zresztą nieefektywne, no to wtedy trzeba zastosować jakiś inny sposób. I ten inny sposób, tak jak sobie mówiliśmy, to są inne rodzaje rozwinięcia. Na przykład inteligentne rozwinięcie projektu UV na wszystkie 6 ścian od razu. Ewentualnie jakieś inne modele, powiedzmy sobie Cylinder Projection, nie za bardzo teraz wyszedł, ale to i tak wszystko nie zawsze daje dobry efekt. Przykładowo, wstawmy sobie obiekt, którym jest na przykład głowa Susan, to jest ta nasza maskotka Blendera, małpka, i spróbujmy taką małpkę rozwrapować. Jeżeli zaznaczę wszystkie ściany, nacisnę przycisk U i dam Smart UV Project na przykład, licząc na to, że automatycznie za mnie zostanie zrobiona najważniejsza robota, to dostanę jakąś taką masakrę, mówiąc krótko, ponieważ wszystkie ściany będą pocięte na fragmenty zupełnie bez sensu. Oczywiście są przypadki, kiedy takie rozwrapowanie czy też rozwinięcie siatki mi wystarczy, ale wtedy sugerowałbym zastosować trochę inne rozwinięcie korzystające z modelu Lightmap. Przynajmniej wtedy dostaję ściany rozciągnięte na równomierne kwadraty i prostokąty z niewielkimi odstępami pomiędzy nimi. Wspominałem o tym w poprzednim tutorialu. Jeżeli byśmy chcieli zrobić coś sensownego z taką małpką, to należałoby określić linie, wzdłuż których ta siatka ma zostać rozcięta. Do tej pory o tym nie mówiłem i zanim do tej małpki przejdę, pokażę to na przykładzie zwykłej kostki. Taka zwykła kostka rozwrapowuje się sama automatycznie w dość prosty sposób. Z tym, że normalnie odbywa się to za pomocą cięć. Teraz, aby pociąć tę kostkę na części, nie rozcinam geometrii takiej w sensie stricte. Geometria pozostaje nadal spójna. Natomiast zaznaczam pewne krawędzie na kostce jako takie, które będą później przez Blendera używane do rozcinania. Mogę na przykład kostkę rozciąć wzdłuż takiej krawędzi, w postaci takiego S-u floresu. Powoduje to, że moje rozcięcie układa mi ściany w kształcie takich dwóch zamykających się nawzajem literek U. Aby zaznaczyć takie krawędzie jako rozcięte, naciskam Ctrl-E i wybieram z menu opcję Mark Seam. Czyli zamarkuj szef, albo zszycie, albo złącze. Jeżeli to zrobię, moje krawędzie są zaznaczone na kolor czerwony. I teraz, aby rozciąć taką kostkę i zmapować ją na płaską powierzchnię w edytorze UV, naciskam przycisk U i wybieram domyślną opcję Unwrap. To dlatego sugerowałem, że ta opcja jest tą jedną z bardziej zaawansowanych, ponieważ mogę ręcznie określać linię rozcięcia. Tego typu rozcięcie teraz nastąpiło i dostałem różnego rodzaju ściany. One są różnych wielkości i często przypadkowo w zasadzie się ustawiają w taki, a nie inny sposób. Gdybym chciał, aby te wielkości wróciły do standardowej postaci, mogę wziąć i spakować wyspy, tak jak to już widzieliśmy w poprzednich tutorialach, wymuszając w sumie zbliżoną wielkość. Akurat tutaj nie za bardzo to działa. W przypadku obiektów bardziej skomplikowanych, takich jak małpka, takie rozcinanie jest jedyną drogą, że tak powiem, i jedyną sensowną opcją, dającą w miarę jakąś ładną kontrolę nad otrzymanym rozciętym obiektem. A więc, aby rozciąć małpę, potrzebuję na początku pozaznaczać krawędzie. Załóżmy, że na początku zaznaczę krawędź wewnątrz ucha, a następnie z jego tylnej strony, o tutaj, aby uzyskać, powiedzmy sobie, odcięte ucho. Odcinanie uszu nie jest może opcją, która mogłaby bawić niektórych, ale w tym przypadku małpa, przypuszczam, że nie będzie protestowała. Źle zaznaczyłem jedną krawędź, wezmę, poprawię się. O, takie zaznaczenie jest w tym, co chciałem uzyskać. Teraz nacisnę Ctrl-E, Mark Seam i te krawędzie mam zaznaczone jako szef. Tak samo zrobię z drugim uchem. A więc zaznaczam tą wewnętrzną krawędź. Wyjście na krawędź zewnętrzną, zdaje się, że to było tutaj.
I teraz odcinamy ucho śmiałym cięciem za głowy. I to będzie prawdopodobnie tego typu krzywizna. Zaznaczam Mark Sim i w tym momencie uszy zostaną odcięte od reszty siatki i będą rozkładały się na płaską powierzchnię jako osobne wyspy. Oprócz tego, że robię tego typu rozcięcie, warto rozciąć także głowę małpy w taki sposób. Oczywiście zależnie od tego, jak bardzo to rozcięcie pozwala, aby wchodziło na obiekt, to małpa będzie miała tutaj w mniej lub bardziej widoczny szew. Załóżmy, że nie chcę mieć rozcięcia na twarzy. Niech twarz będzie obiektem nierozciętym. W związku z tym za pomocą cyklicznego zaznaczania, czy też takiego kolistego, zaznaczę tylko te krawędzie, które są poza widocznością, jeżeli tak od przodu patrzymy, w ten sposób. I tą głowę z tyłu również zaznaczę jako rozciętą. Teraz, jeżeli zaznaczę wszystkie krawędzie i wykonam operację Unwrap, w tym momencie, ponieważ mam duże wyspy ustawione, dostałem kilka takich rejonów prawidłowo rozwrapowanych. Oczywiście spakowanie wysp teraz jest zbyt wielkie, więc może je troszeczkę zmniejszę, aby uzyskać w miarę sensowną różnicę wielkości pomiędzy fragmentami, które otrzymałem. Jeżeli dodam teraz teksturę, to ta tekstura, gdyby ją nazwać na przykład małpka i włączyć grid testowy, czy też taką siatkę testową, będę miał teksturę i teraz można w obiekcie 3D oglądać, jak ta tekstura została rozłożona na powierzchni małpy, na twarzy, że tak powiem. Z tego co widać, to od razu jest jasne, że tylna część głowy ma dokładniej mapowaną teksturę, ponieważ ona jest w wyższej rozdzielczości, więcej kratek się tam mieści. Natomiast tekstura jest dość mocno rozciągnięta na uszach, najbardziej na brwiach i ogólnie twarz jest taka niezbyt dobrze zwrapowana. Natomiast to co dostaję, to jest siatka, która wygląda całkiem sensownie. I mógłbym ewentualnie pozwolić sobie jeszcze na jedno rozcięcie więcej, być może tej krawędzi, być może tej. Za pomocą Ctrl E, Mark Sim, później zaznaczenia całości i U jeszcze raz odwrapowania. To poprawia troszeczkę sytuację. Tak samo mogę kliknąć w pewne krawędzie lub wierzchołki, które znajdują się w środku małpy na widoku 2D w edytorze UV, na przykład tutaj, 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 w tych miejscach, w których chciałbym, aby tekstura nie była tak mocno ściśnięta. A następnie w trybie edycji proporcjonalnej mogę przeskalować tę teksturę tak, aby nieco się rozdeła od środka jakby patrząc. To powoduje, że jak widać na twarzy małpki tekstura robi się coraz gęstsza. Ale oczywiście warto też zwracać uwagę na to, co dzieje się z resztą, więc jedyne co mogę zrobić, to tylko delikatnie rozciągnąć tą teksturę od środka, powodując tylko lekką korektę deformacji, które teraz mam. Ok? Po takiej zmianie mój unwrap jest, powiedzmy sobie, że akceptowalny. Można byłoby go zrobić dużo lepiej, gdybym na to poświęcił więcej czasu. Jeżeli dodam teraz subsurfa, to widać, że jest to w miarę, tak powiedzmy sobie, przeciętnie zmapowana tekstura. Oczywiście teraz mogę robić z nią różne rzeczy, na przykład ją pomalować, albo jakieś inne fajne operacje, które są dostępne do dyspozycji fachowcom blenderowym. Okay? To będzie tekstura, która się będzie ładnie na mojej małpce później układać. No ale treścią tego tutoriala jest, przepraszam, właśnie padł mi blender, treścią tego tutoriala jest pokazanie tylko, w jaki sposób można wykonać mapowanie z rozcinaniem. Więc może jeszcze jedną rzecz pokażę, jak można zrobić to szybko. Otóż, jeżeli mam jakiś w miarę skomplikowany obiekt, na przykład właśnie taką małpkę, i ta małpka zawiera, powiedzmy sobie, dość sporo różnego rodzaju ścian, dlatego teraz dodałem do niej subsurfa, ona ma tyle ścian, ok? To można wykonać mapowanie takie jakby w trybie półautomatycznym. To jest dosyć ciekawa możliwość i fajna opcja, warto tylko wiedzieć, jak wszystko powłączać. No więc na początku odwrapowuję małpę w domyślny sposób. Oczy mapują się w tą małą kulkę tutaj w lewym górnym rogu, ok? One są osobną siatką, dlatego się mapują osobno. Natomiast cała reszta jakoś tak bez sensu zupełnie się układa. I teraz tak. Mogę włączyć taką specjalną opcję, która nazywa się Live Unwrap. Live Unwrap jest to opcja, która powoduje, że każda zmiana w mojej siatce powoduje, że automatycznie cała reszta się rozsuwa i ustawia sama. Poza tym mogę włączyć w moich narzędziach operację podobną. Ona jest na samym dole w opcjach. Mogę włączyć coś takiego jak Live Unwrap również w widoku 3D. Jest to bardzo fajna opcja, ponieważ jeżeli to zrobię, to mogę wtedy przejść do trybu zaznaczenia krawędzi i po prostu klikać w krawędzie, które chcę, aby były rozcięte.
I te rozcięte krawędzie teraz są po prostu zwyczajnie zaznaczone. Ale mogę zmienić sobie tryb zaznaczania krawędzi, na przykład na zaznaczanie szwów. Tag sim mogę wybrać. I w tym momencie zaznaczanie takiej krawędzi powoduje, że ona będzie traktowana jako szef. Dodatkowo, zamiast naciskać Ctrl E i wybierać polecenie Mark Sim, mogę otworzyć sobie to menu, najechać myszą na tę opcję i kliknąć prawym klawiszem. Wtedy pojawia się takie małe menu, w którym mam możliwość edycji źródła, zrobienia jakiejś tam opisów dokumentacji, zobaczenia dokumentacji lub dodania skrótu klawiszowego. Zdefiniuję sobie skrót klawiszowy, który się będzie nazywał Alt T. W tym momencie wybieram opcję Add Shortcut, czyli dodaj skrót, i w tym polu wciskam Alt T. I od tej pory przyciśnięcie Alt T będzie automatycznie zaznaczało mój szef, co jest bardzo fajną opcją. Naciskam Alt T i szef jest zaznaczony. Jeżeli zaznaczę teraz wszystko, no to ten szef na razie gdzieś tutaj jest rozcięty. To jest prawdopodobnie o to miejsce, które teraz pokazuję. No ale żeby zrobić to sensownie, należałoby zaznaczyć całość, a więc rozcinam i ciach. Dodatkowo włączę jeszcze synchronizację widoku z tym, co mam w oknie 3D. No i teraz mogę pracować w taki sposób, że moja maska UV będzie się automatycznie aktualizowała po każdej zmianie wprowadzonej w widoku UV. Jeżeli na przykład odetnę ucho albo zrobię coś w ten sposób, no to natychmiast tutaj się pojawiają rozcięcia. Bardzo dobra, szybka metoda pracy i natychmiast dostaję widoczne gołym okiem rezultaty. Ok, na przykład to nie przyniosło wielkich zmian, chociaż rozcięcie powstało. Wezmę sobie Clear Sim. No i to w zasadzie to, co chciałem pokazać. Jest to rzadko spotykana funkcja, więc warto o niej wiedzieć, bo przydaje się niesamowicie w pracy. Dziękuję za uwagę.